Mszą świętą dziękczynną rozpoczęły się obrady święta plonów w gminie Olszyna, w czasie której rolnicy, mieszkańcy gminy i samorządowcy dziękowali za plony, które gospodarze zebrali w czasie tegorocznych żniw. Oddajcie hołd spracowanym rękom polskiego rolnika, tym rękom, które w trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju i w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi szczec i bronić. Tak mówił święty Jan Paweł II. Drodzy rolnicy, sadownicy, producenci rolni, dostojni goście, szanowni państwo. Serdecznie witam wszystkich zebranych na tegorocznych dożynkach gminnych w Olszynie, mieszkańców, sołtysów, radnych, zaproszonych gości i oczywiście starostów dożynek, panią Elżbietę Węcel i pana Romana Zawadzkiego. Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni dla rolnika. To święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. Tradycyjnie już na początku września w formie festynowo-sakralnej chcemy wam, rolnikom, podziękować za trud włożony w zbiór plonów, którymi obrodziła ziemia. Dożynki są waszym świętem, ale również mają przypominać nam wszystkim, że to dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie na nasze stoły trafia polski chleb. Życzę wam, mieszkańcy i goście, aby nigdy nie zabrakło nam tego najważniejszego symbolu dożynek, czyli chleba. Mimo niesprzyjającej rolnikom aury, uprawy i zbiory się udały, a burmistrz Olszyny Leszek Leśko podkreśla, że tradycyjnego chleba nikomu nie powinno zabraknąć. Przewodniczący Rady Miejskiej Olszyny Wiesław Wypych zaznacza, że dożynki to wspaniała tradycja, którą należy kultywować. Thank you.
Oprócz dożynkowej biesiady w czasie Święta Plonów odbyły się również konkursy i wspólna zabawa taneczna. Uczestnikom imprezy jak zwykle towarzyszyła orkiestra reprezentacyjna miasta i gminy Olszyna, która zapewniła oprawę muzyczną imprezy.